Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, The Romanic Stone i witam was w drugim odcinku serii Zagrajmy w Assassin's Creed. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku doszliśmy właśnie do twierdzy w Masyafie, czyli głównej siedziby asasynów na Ziemi Świętej. No i w tym momencie udajemy się do Wielkiego Mistrza, czyli do Al-Mu'allima. Tak więc już wchodzimy tutaj do naszej wieży i idziemy spotkać się z naszym tak naprawdę mistrzem. Mistrz już czeka. Tak, właśnie nam tu mówią, że mistrz czeka, no i teraz będzie dosyć dłuższy dialog, tak więc ja po prostu będę siedział cicho. Altairze. Mistrzu. Podejdź. Opowiedz mi o swojej misji. Ufam, że odzyskałeś skarb Templariuszy. Były kłopoty, mistrzu. Robert de Sable nie był sam. Od kiedy nasza praca wygląda tak, jak się spodziewamy? To nasza zdolność dostosowania do sytuacji czyni nas tymi, kim jesteśmy. Tym razem to nie wystarczyło. Jak to? Zawiodłem cię. Skarb? Przepadł. A Robert? Uciekł. Wysyłam ciebie, swojego najlepszego człowieka, na misję ważniejszą niż jakakolwiek inna. A ty przychodzisz do mnie z przeprosinami i wymówkami? Ja... Milcz! Ani słowa więcej! Nie tego się spodziewałem. Musimy przygotować kolejną operację. Przysięgam, że go znajdę. Pójdę i... Nie! Nic nie zrobisz. Zrobiłeś już dość. Gdzie są Malik i Kadar? Nie żyją. Nie! Nie całkiem. Malik. Wciąż jednak żyje! A twój brat? Zginął. Przez ciebie! Robert wyrzucił mnie z komnaty. Nie było odwrotu. Nie mogłem nic zrobić. Bo nie usłuchałeś mojego ostrzeżenia! Mogliśmy tego uniknąć! A mój brat... Mój brat byłby teraz z nami! Twoja arogancja niemal nie kosztowała nas dziś zwycięstwa. Niemal? Mam to, czego twój protegowany nie zdołał zdobyć. Proszę, bierz. Chociaż zdaje się, że przyniosłem ze sobą nie tylko skarb. Mistrzu, zostaliśmy zaatakowani! Robert de Sable oblega wioskę! A więc szuka bitwy. Dobrze, nie odmówię mu jej. Idź i zawiadom wszystkich. Musimy przygotować fortecę. A co do ciebie, Altairze? Nasza rozmowa będzie musiała poczekać. Ruszaj do wioski, prędko. Pozbądź się najeźdźców. Przepędź ich z naszego domu. Zrobię to. Tak więc w tym momencie będziemy musieli obronić wioskę oraz twierdzę w Masyafie. I to jest w tym momencie nasza główna misja, dlatego też biegniemy z naszymi ziomkami i idziemy powyżynać trochę templariuszy, którzy właśnie nas zaatakowali. Stoper tym razem udało mi się włączyć wcześniej. No i mamy jakąś rozmowę. Dobrze, że jesteś. Potrzebujemy pomocy. Co się stało? Templariusze zaatakowali wioskę. Większość ludzi uciekła. Nie wszyscy. Co mam zrobić? Odwróć uwagę templariuszy. Zajmij ich czymś, a ja uratuję tych, którzy są uwięzieni w środku. Jak sobie życzysz. Tak więc w tym momencie będziemy musieli uratować trochę cywili, którzy jeszcze nie uciekli z wioski. Tak, mam ukryte. Dobra, czyli co? Przełączamy się bodajże na miecz i za chwilę będziemy wojować mieczem. Jeszcze tego w tym Zagrejmu nie robiliśmy, no i niedługo to zostanie pokazane właśnie. No i okej, mam templariuszy. To idziemy zabić. Okej. Tak, tryb walki. Nie wiem jak się kompletnie walczy. Wow, okej, dobra. Już w miarę ogarnąłem. Muszę po prostu trzymać jeszcze przycisk tej... Jakiś tam... O Boże, ale mnie ziomek zrobił. Okej, dobra, mogę też atakować. Upuszczę ci krwi! Dobra, jak widzicie, nie umiem strasznie walczyć. Okej, dobra. W końcu mi się udało. Chwilę, bo jeszcze muszę zobaczyć. Tak, mamy chyt. Mogę nim sobie rzucić. Mogę też go zaatakować. Okej. Tak, tym się paruje, wiem. Wykonać wolniejszy, ale silniejszy atak. Coś mi to... Okej, wyszło. Czyli ciężki atak normalnie. Dobra, mam kolejnych. Lecimy do nich. Dobra, kontra. Kontry są całkiem OP. Póki co. Okej. Dobra.
Tak więc rozjechani. No i lecimy dalej. Oni tutaj będą cały czas biec, a my musimy gdzieś zejść niżej. Przy okazji pokonując trochę templariuszy. Niestety właśnie straciliśmy jednego z naszych asesynów, ale to nic. Oho. Dobra, kontra kolejna. Wybaczcie, jeżeli przy walce nie będę mówił zbyt dużo, ale no muszę się skupić na tym, żeby dobrze ich parować, no i kontratakować. Tak więc teraz lecimy cały czas w dół i gdzieś to zaraz powinien być kamienny przeciwnik, tak mi się wydaje. Kamera pościgowa, przycisk 8, nie mam tego pojęcia, który to będzie w tym momencie. Dlatego też wam nie powiem tego. I gdzieś tu zaraz powinno być już koniec wioski i templariuszy więcej, dokładnie. Okej, tak więc... ataku! Wracać do Mazjawu! To rozkaz Al-Mualima! Okej, tak więc w tym momencie się wycofujemy. Ponieważ templariusze już podeszli zbyt blisko. Tam w ogóle coś się zwiksowało w tle, ale trudno. Tak więc dobra, wycofujemy się. I będziemy teraz bronić twierdzy. Większość cywili już widzę tutaj chyba uciekła, tak więc jest dobrze. Altairze, chodź! Al-Mualim jeszcze z nami nie skończył! Gdzie idziemy? Tam na górę. Mamy dla gości niespodziankę. Rób to, co ja. Wszystko powinno się wkrótce wyjaśnić. Tak więc w tym momencie będziemy wykonywać zasadzkę przygotowaną na templariuszy, która jest całkiem sprytna. Za chwilę zobaczycie, na czym będzie ona polegała. Jednak najpierw musimy wspiąć się na tą wieżę. I niedługo z wszystkiego się dowiecie. Tam ktoś coś mówił, ale nie wiem co. Stań na tamtej platformie, Altairze. Tak, i będziemy za chwilę wykonywać skok wiar. Oddaj wszystko, co mi ukradłeś! Nie masz do tego prawa, Robercie. Odejdź stąd, nie będę musiał jeszcze bardziej przerzeźć szeregi twoich żołnierzy. Bawisz się w niebezpieczną grę! Zapewniam cię, to żadna gra! Niech tak będzie! Przyprowadzić zakładnika! Twoja wioska leży w gruzach! A wasze zapasy niedługo się skończą! Ile trzeba, żeby twoja forteca rozpadła się od środka? Jak bardzo posłuszni będą twoi ludzie, kiedy wyschną studnie i nie będą mieli co jeść? Moi ludzie nie boją się śmierci, Robercie. Oczekują jej oraz nagród, jakie niesie. Dobrze! Będą jej więc mieli pod dostatkiem! Za mną, bez wahania. Tak więc w tym momencie będziemy musieli wykonać skok wiary. To znaczy nie czuć strachu. Czyli coś... Idźcie do Boga! Czyli coś, co asesyni też często robią, żeby gdzieś niżej zejść. Tak więc wykonujemy skok wiary. Oczywiście do siana. Oczywiście w prawdziwym życiu jest to niemożliwe, ale... Moja noga! Ale to jest tylko gra. Moja noga! Ciszej, bo usłyszą nas templariusze. Zostanę z tyłu i zajmę się nim. Będziesz musiał iść dalej bez nas. Po tych belkach dojdziesz do pułapki, którą zastawiliśmy. Uruchom ją i sprowadź śmierć na naszych wrogów. No, tak więc w tym momencie będziemy musieli uruchomić pułapkę. Musimy najpierw do niej dojść, oczywiście po tych belkach, które są tutaj ładnie ułożone. No i po tej ścianie do góry i tam gdzieś zaraz już będziemy mieli pułapkę. I oczywiście wspinamy się na samą górę, tak jak nam tutaj gra podpowiada. No, już chciałbym iść, bo tak patrzeć się to mi nie potrzeba, ponieważ wiem, jak tutaj w miarę iść. Tak więc co? Idziemy zrzucić... No dobra, już może zaspoileruję. Po prostu zrzucimy trochę kłód, takich wielkich na templariuszy. No i zabijemy ich, tak? Za chwilę zresztą to zobaczycie, bo już nie chcę wam powstrzymać po prostu w niepewności, bo już nie mogłem po prostu nie spoilować. Dobra, tak więc dalej się wspinamy. Nie wiem właśnie, czy tak o, lepiej się wspinać... Żeby kamera była wyżej, żebyście coś widzieli, czy jak. Zresztą to jest mało ważne. No i wchodzimy. Ok. I teraz musimy... walnąć. No i jak widzicie, pułapka uruchomiona. A templariusze pominęli, jak szaleni. Oczywiście ten główny zły nie mógł zginąć, ale... wiadomo. Jego siła została złamana. Sporo czasu płynie, zanim znów zacznie nas niepokoić. Powiedz mi, czy wiesz, dlaczego ci się udało? Słuchałeś? Gdybyś także słuchał w świątyni Salomona, Altairze, moglibyśmy tego wszystkiego uniknąć. Zrobiłem to, o co mnie proszono. Nie, zrobiłeś, co chciałeś.
Malik mówił mi o twojej arogancji, o twoim braku szacunku dla naszych zwyczajów. Co robisz? Są pewne zasady. Jesteśmy niczym, jeśli nie przestrzegamy kodeksu asasyna. Trzy proste reguły, o których zdajesz się zapominać. Przypomnę ci. Pierwsza i najważniejsza. Powstrzymaj swe ostrze. Nim trafi w ciało niewinnego. Wiem. I powstrzymaj swój język. Chyba, że dam ci pozwolenie, żeby go używać. Skoro tak świetnie znasz tę zasadę, czemu zabiłeś starca w świątyni? Był niewinny. Nie musiał umierać. Twoja bezczelność nie zna granic. Naucz swoje serce pokory, dziecko, albo przysięgam, że wyrwę ci je własnymi rękami. Druga reguła to ta, której zawdzięczamy swoją siłę. Chowaj się w widocznym miejscu. Staraj się ukrywać wśród ludzi, aż wtopisz się w tłum. Pamiętasz? Bo z tego, co słyszę, wolisz się ujawnić i zwracasz na siebie uwagę, zanim zaatakujesz. Trzecia i ostatnia zasada. Najgorsza z twoich zdrad. Nigdy nie narażaj na szwank bractwa. To powinno być dla ciebie oczywiste. Twoje działania nigdy nie mogą nam szkodzić, pośrednio czy bezpośrednio. Ale twoje egoistyczne zachowanie pod Jerozolimą naraziło nas na niebezpieczeństwo. Co gorsza, przyprowadziłeś wroga do naszego domu. Każdego człowieka, który dziś zginął, straciliśmy przez ciebie. Przykro mi, naprawdę, ale nie będę tolerować zdrajców. Nie jestem zdrajcą. Twoje działania wskazują na coś zupełnie innego. Nie mam więc wyboru. Pokój z tobą, Altairze. No i właśnie dostaliśmy pod żebra. Tak więc w tym momencie mamy jakieś tam wczytywanie, nie pamiętam co się teraz w miarę będzie działo. W każdym razie udało nam się obronić Masjaf, jednak zostaliśmy zgładzeni. Się o wiele lepiej niż pozostałe obiekty. I tak zamierzam go wycofać. Był w środku zdecydowanie za długo. Jeszcze nie! Wciąż jesteśmy zbyt daleko od celu. Nie możemy ryzykować. Godzinka lub dwie nie robią różnicy. Może omówimy to w sali konferencyjnej. Pozwól Desmondowi rozprostować nieco nogi. Naprawdę nie uważam, żeby było konieczne. Warren, proszę cię. Dobrze. Tak więc w tym momencie mamy chwilę przerwy jako Desmond. I będziemy mogli tutaj trochę połazić, zobaczyć co tu tak naprawdę mamy. No, wstawaj Desmond, wstawaj, już się nie opierdzielaj tak. Dobra, tak więc mamy do dyspozycji tutaj taką dosyć małą salkę. No i możemy ją teraz trochę pozwiedzać, zobaczyć co tu się dzieje. Z tego co pamiętam, da się do tego komputerka wejść. Czy jeszcze nie teraz? Chyba jeszcze nie teraz. Później to będzie dostępne. Tak samo do tego komputera. Ogólnie tutaj coś można było. Aha, i można ich jeszcze podsłuchać. Tak, tak więc teraz pójdziemy to zrobić. Tutaj znajduje się nasz pokój, w którym mieszkamy. Mamy też szafę, w której teoretycznie możemy się przebrać, ale jednak to tak trochę jak za chwilę sami zobaczycie, chyba nie działa. Nawet nie mogę się przebrać. No właśnie. I teraz musimy tak naprawdę ich podsłuchać tutaj. Nie podoba mi się kwestionowanie mojego autorytetu w obecności więźnia. Jest na to pewne określenie. Nie subordynacja. A mnie nie podoba się to, że próbujesz go zabić, zanim skończymy naszą pracę. Jest na to pewne określenie. Głupota. Lucy, to nie zależy ode mnie. Nie ja ustaliłem terminy, ale wiem, że nie należy ich przekraczać. Chcesz skończyć jak Leila? Wiem, że po wypadku wszyscy są na skraju wytrzymałości. I dlatego nie możemy sobie pozwolić na tatkanie się z nim. Jeśli będziemy go za bardzo naciskać, to się wyłączy, a wtedy nie będziemy mieli nic. Teraz też nic nie mamy. Ale będziemy mieli. Musisz mieć tylko trochę wiary. Dobrze, ale chcę, żebyś wymyśliła coś, co zwiększy wydajność. Nie możemy przerywać za każdym razem, gdy się trochę zmęczy. Wystarczy, że musimy przekopać się przez te wszystkie bezużyteczne wspomnienia. Zrobię to w mojej mocy. No właśnie, tak więc w tym momencie dowiedzieliśmy się, że terminy gonią i Warren najchętniej by nas trzymał w tym... że Warren najchętniej trzymałby nas cały czas w animusie, a Lucy tego nie chce. Dobra, tak więc chyba teraz do nich musimy przejść, tak naprawdę. Oni chyba tu teraz wrócą. Tak? Nie, tak. Chyba jednak nie. Tak, jednak wrócą.
Na dziś skończyliśmy, panie Miles. Sugeruję powrót do swojego pokoju i odpoczynek. No, okej. A coś mogę zrobić z wami? Chyba nie. Z Lucy ja też nie mogę pogadać. Bo teraz mówię, że się będzie dało, ale no, teraz się nie da. Zresztą zaraz zobaczymy, bo chyba ten Warren zaraz chyba sobie zaraz stąd wyjdzie. A ona będzie coś tu dalej klikać. Tak więc będziemy mogli chyba z nią za chwilę pogadać. Tak jest, Warren sobie stąd pójdzie. Okej, dobra, i chyba teraz możemy pogadać, tak jest. Więc naprawdę jesteś jednym z nich? Jak Altair? Tak i nie. To znaczy? Miałem zostać jednym z nich, ale gdy miałem 16 lat, uciekłem z farmy. Farmy? Tak, tak nazywali miejsce, gdzie dorastałem. Farma. Trochę jak Masjaw, tylko nie taka straszna. Po prostu mała społeczność, razem jakieś 30 osób na pustkowiu. No wiesz, poza rejestrem. Dlaczego? Myślałem, że rodzice to po prostu stuknięci hipisi, próbujący wyrwać nas spod władzy systemu. Tata zawsze opowiadał o wrogach, o tym, jak będą nas szukać, że musimy być gotowi. Nikt nigdy się nie zjawił. Nic się nie stało. Dlaczego uciekłeś? Nie wolno mi było opuszczać tego miejsca. Nigdy. Wiesz, jakie to uczucie być zamkniętym ze świadomością, że na zewnątrz jest świat, którego nigdy nie zobaczysz? Nie tęsknisz za rodzicami? Nie. Nie byli dla mnie rodziną, tylko strażnikami. A ja byłem więźniem. Brzmi, jakby po prostu chcieli cię chronić. Po tym, co się stało, sam nie wiem. Może mieli rację. Przepraszam, nie chciałam rozgrzebywać przeszłości. W porządku. Mam przynajmniej o czym myśleć. Postaraj się przespać. Jutro czeka nas długi dzień. Dobra, tak więc to chyba by było na tyle. Mam chyba pytanie, zanim się położę. Tak, jasne. Mogę. Jak mnie znaleźli? Chodzi mi o to, że nie zbliżałem się do asasynów od 10 lat. Używałeś prawdziwego nazwiska? Nie. Dopiero tutaj. Kart kredytowych? Tylko gotówki. Telefonu? Nie mam do kogo dzwonić. Prawa jazdy? Na motor. Jedyna zachcianka. No i masz odpowiedź. Zdjęcie i odciski palców. Przecież to firma farmaceutyczna. Co Abstergo ma wspólnego z Wydziałem Ruchu? Desmondzie, oni mają swoich ludzi wszędzie. To... Przepraszam, nie mogę o tym rozmawiać. Tak więc coś ona przed nami ukrywa. Niestety nie wiem do końca, co jeszcze. Jeszcze mogę z nią pogadać? Chyba już nie. Nie jesteś zmęczony? Jestem bardzo zmęczony. Dobra, tak więc lecimy do naszego pokoju, no i teraz idziemy spać i tak naprawdę czekamy, aż będziemy dalej w animusie. Szkoda, że tu się nie da ten z Bondem biegać, ale to nic. Niech to szlak, zamknęli drzwi. No i nawet nie można wyjść stąd, tak więc tak trochę klaustrofobicznie. Przebrać się nie możemy, bodajże można sobie mordkę opukać. Czy się nie da? Nie da się chyba. Tu chyba też się nic nie da. Też się nic nie da. Nie wiem, tak sobie poeksploruję, bo w sumie nie pamiętam, co tu się dało robić, czego tu się nie dało robić. A z chęcią bym się tego dowiedział. Ale chyba już tu nic nie mogę zrobić, dlatego też po prostu położymy się spać. I oczywiście tak jak każdy bohater w każdej grze, śpi w ubraniu i nie przykryty kordą. No dobra, w każdym razie kładziemy się. Następnego dnia rano. Muszę przyznać, że pobudka z widokiem na pana może napędzić strachu, doktorze. Obserwuje mnie pan w czasie snu? Zawsze pana obserwujemy. Proszę wstać. Mamy dziś dużo pracy. Ciekawe, kogo dziś przyjdzie mi zabić. Proszę tak nie szarżować. Pańscy przodkowie myśleli prawie poprawnie, panie Miles. Jeśli śmierć paru ludzi, do tego złych ludzi, może ocalić życie tysięcy... Cóż, to niewielka ofiara. Co to znaczy prawie? Nie pociągnęli tego rozumowania dostatecznie daleko, używając nieco oklepanego porównania. Korupcja jest jak rak. Można wyciąć guzy, ale jeśli nie usunie się źródła choroby, jest to tylko kupienie odrobinę czasu. Nic się nie zmienia bez interwencji na dużą skalę. Chemioterapia dla mas. Edukacja, reedukacja dla ścisłości, ale to nie takie proste. I nie zawsze się udaje. Niech zgadnę. Wy macie coś lepszego. Co to niby jest? Chciałby pan, żebym się wygadał. No jak widzicie, nasz doktor taki trochę gbur. I ja go strasznie nie lubię. No ale no, jakoś trzeba to przeżyć. Przynajmniej jeszcze w tej części. Na szczęście następnej już go tyle nie będzie. Dobra, co tu możemy robić? A teraz już musimy iść do animusa, bo już raczej tak to nic nie mogę.
Wiem, że tam musi podwędzić to coś, ale chyba jeszcze nie teraz. To co, mam wchodzić do Animusa zapewne? Mogę to zrobić od tej strony? Nie mogę, muszę od drugiej, super. Tak więc co, wchodzimy. No i kontynuujemy wspomnienia Altaira. Za chwilę zostanie wyjaśnione, co się z nim stało po tym, jak Al-Muarim go dźgnął. No tak więc kontynuujemy. Oczywiście tam loading screen przez chwilę. Ataku kilku przeciwników. Jakaś tam podpowiedź, a mnie to nie obchodzi. Żyję? Widziałem przecież, jak mnie zadźgałeś. Czułem uścisk śmierci. Widziałeś to, co chciałem, żebyś zobaczył. A potem spałeś snem umarłych. Wszystko po to, byś mógł zbudzić się do nowego życia. Po co? Altairze, pamiętasz, w imię czego walczę? O pokój we wszystkich sprawach. Tak, we wszystkich. Nie wystarczy skończyć z przemocą jednego człowieka wobec drugiego. Odnosi się to również do spokoju wewnętrznego. Nie można mieć jednego bez drugiego. Tak mówią. Tak, jest! Ale ty, synu, nie odnalazłeś jeszcze tego spokoju. To niestety widać. Jesteś arogancki i zbyt pewny siebie. A czy to nie ty mówiłeś, że nic nie jest prawdziwe i że wszystko jest dozwolone? Nie pojmujesz prawdziwego znaczenia tego stwierdzenia, moje dziecko. Nie po to jesteś wolny, byś mógł robić, co zechcesz. To wiedza ma prowadzić twoje zmysły. Wymaga mądrości, której tobie najwyraźniej brakuje. Co się ze mną stanie? Powinienem cię zabić za ból, który na nas sprowadziłeś. Malik sądzi, że tak byłoby sprawiedliwie. Twoje życie za życie jego brata. Byłaby to jednak strata mojego czasu i twoich talentów. Zważ, że pozbawiliśmy cię twojego dobytku. Rangi również. Jesteś nowicjuszem. Dzieckiem jeszcze tak jak w dniu, w którym trafiłeś do zakonu po raz pierwszy. Daję ci szansę na odkupienie. Zapracujesz na miejsce w bractwie. Już coś zaplanowałeś. Najpierw musisz mi udowodnić, że pamiętasz, co to znaczy być asasynem. Więc chcesz, żebym zabił? Nie. Przynajmniej na razie. Teraz musisz na nowo stać się uczniem. Nie ma takiej potrzeby. Inni wyręczali cię, wyszukując cele za ciebie. Od dziś sam będziesz się sobie znajdował. Jeśli taka twoja wola. Tak. Powiedz mi więc, co mam zrobić. Zostaliśmy zdradzeni. Ktoś pomagał Robertowi de Sable. Ktoś z naszych. Musisz go znaleźć, przyprowadzić tutaj i przesłuchać. Możesz powiedzieć mi coś więcej o zdrajcy? A, o to właśnie chodzi. Dałem ci wszystko, czego potrzebujesz. Reszta należy do ciebie. Tak więc w tym momencie będziemy musieli wykonać śledztwo, kto tak naprawdę zdradził asasynów i pozwolił Templariuszom wtargnąć do Masyafu. Tak więc co, jak widzicie, zostaliśmy zdegradowani, straciliśmy wszystkie umiejętności i cały osprzęt. Tak więc no niestety teraz będzie nam dużo ciężej. Czy mi się wydaje, czy ja nie mogę sprintować? Czemu nie mogę sprintować? Okej, już mogę. Robi komuś krzywdę. Dobra, tak więc w tym momencie musimy wyjść z twierdzy i udać się do wioski, aby, wiecie, podsłuchiwać ludzi, zmusić parę osób do gadania, no i ogólnie wyciągnąć informacje z tłumu. Tak więc w tym momencie musimy jeszcze z tym asynem pogadać. Pokój z tobą, Altairze. Zejdź mi z drogi. Tak, Al-Mualim prosił, żebym ci pomagał. Żebym przypomniał ci, jak polujemy na nasze ofiary. Wiem, jak to się robi. Możliwe, ale nie mam zamiaru być nieposłuszny. Pośpiesz się. Asasiun mają do swojej dyspozycji liczne narzędzia. Tak, tak. Możemy podsłuchiwać, kraść. Możemy zastraszać przemocą. Dobrze, pamiętasz. Więc mam pójść między ludzi i dowiedzieć się czegoś o zdrajcy? Tak. Zacznij od wioskowego targu. To tam po raz pierwszy go zauważyliśmy. Wiesz, kto to jest? Być może. Więc powiedz mi, kto to i zakończmy sprawę. Nie tak to działa. Idź już. I pamiętaj, zacznij poszukiwania na targu. No właśnie, tak więc dostaliśmy wskazówkę, gdzie tak naprawdę zacząć szukać. A w tym momencie także, chyba z tego co pamiętam, tutaj można wykonać skok wiary. A nie, nie można, trzeba zejść po drabinie. No dobra, no to zejdziemy po drabinie, nie problem. I za chwilę skończymy odcinek, ponieważ mam już 25 minut, tylko podejdziemy gdzieś do miejsca, gdzie już będę mógł... No, zaskocz, puśćcie, dziękuję. Już się przyzwyczaiłem do tego, że w Unity mamy po prostu osobny tryb schodzenia w dół. Tak naprawdę, oho, teraz trochę mnie zaboli. A nie, nie zabolało, okej.
Dobra, tak więc w tym momencie musimy, jak widzicie tutaj na mapie, udać się podsłuchać kogoś na targu. Jednak to zrobimy już w następnym odcinku, ponieważ akurat mam 25 minut, dlatego też mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. Do kolejnych filmów. Na razie, no i cześć.